Cóż tu się dzieje? Dzień dobry. Tak właśnie będzie zaczynał się nasz vlog. Tanio i pewnie, to jest motto tego wyjazdu. Dokładnie. Jest duża ekipa, jest fajni ludzie. Tak wygląda Las Vegas. Zebraliśmy się dość szybko, bo jest 9:12. O dziwo. I właśnie zaczyna, bo to kontrola gazu była dzisiaj, dlatego pani dzwoniła. Good morning. Witam serdecznie wszystkich, jesteśmy w Las Vegas, zobaczcie. Mała kolejeczka do zrobienia sobie zdjęcia przy tym charakterystycznym punkcie, jakim jest znak z informacją o tym, że wjeżdżamy do Las Vegas w Nevadzie. Nie widziałem okularów, strasznie się słoneczko, ale słuchajcie, jest pięknie, chociaż wam się wydaje na pewno, że tu jest 20-25 stopni, wiecie, palmy, ten piasek, trawa. A tu jest 5 stopni o godzinie 10. Także jest trochę zimno. Ty jesteś Wiktor? Nie. Trasy wyznaczają, bo także z brudną szybą. Nie stali na skrzyżowaniu do sklepu w lewo. No i to jest starą pistę, bo w środku masz normalnie rękawy. Czarno. Kwestia, że wszyscy stąd mają badża, nie? Ja jeszcze nie mam badża. Natomiast sytuacja wygląda w ten sposób, że no ten badż może się znaleźć. Albo nie. Albo i nie. U mnie na badżu zrobili błąd. Jestem Black Witte. Black Witte. Dobra. Ja kiedyś miałem badża na PGA i miałem Piotr Szymański, polski lol.pl. Tak? Pozdrawiam Piotra Szymańskiego z polskiego LOLa. Nie wiem kim jesteś, ale pozdrawiam cię. Ej. Także jedziemy. Dzień dobry, z Las Vegas. Jest godzina 9:48, 18:48 czasu polskiego, a my zmierzamy odebrać akredytację. Tak. Możesz powtórzyć? Oczywiście. Dzień dobry, z Las Vegas. Jest godzina, no teraz już 9:49, 18:49 czasu polskiego, a my jedziemy odebrać akredytację. Znaczy, kto jedzie, to jedzie, bo Piotruś nie ma. Słuchajcie, ale jest sukces. Udało mi się uzyskać akredytację. Proszę bardzo. Tak, to ja tutaj. Czego toczysz ze mną bekę? Nic, jak tam internet, Piotrek? US phone number. Wszystko już przeszło, jak... teraz jeszcze internet. Na farcie step lecimy. By step. To już tak oficjalnie wyszliśmy na C z akredytacją. Bardzo się z tego cieszę. Cała nasza ekipa, operator z Rootbloga, Kondzio z Rootbloga, J-Dog z X-Kongu, jak i oczywiście sławetna postać polskiego YouTube'a, mentor, weteran i jeszcze wiele byśmy mogli określać jego tutaj pozycję na polskim YouTube'ie. A teraz wchodzimy, no właśnie, wchodzimy do jakiegoś fajnego miejsca. Przemierzamy kolejne kilometry na zdrowie, Jarku. Wracając jednak do tematu, przemierzamy kolejne kilometry na targach CES. Tu jest w miarę jeszcze luźno. Można powiedzieć, że całkiem nieza perspektywa dochodzenia. Szukamy czegoś, co by nas zainteresowało. Ale podejrzewam, że to znajdziemy dopiero w hotelach. Ponieważ CES jest taką imprezą, gdzie tutaj producenci komponentów komputerowych głównie bazują właśnie na pokazach hotelowych. Odwiedzimy też AMD, Nvidia. Zresztą to wszystko zobaczycie na materiałach.
A tu kolejne prezentacje telewizorów. Słuchajcie, jest taka piękna pogoda, to znaczy wydaje się, że na dworzu jest bardzo gorąco, ale jest idealnie, przyjemnie, takie 12 stopni, 13, fajnie się chodzi. Cud się stał, odnaleźliśmy jakiś sprzęt komputerowy, jest Razer i naprawdę jest przy tym stanowisku bardzo, bardzo dużo osób. I widzę gdzieś tam w dalszej odległości inne marki, którymi możemy się zainteresować razem z Blaszkiem, który oczywiście też kameruje. Jest tutaj strasznie głośno, więc nawet nie wiem, czy mnie usłyszycie. Tak czy inaczej, troszeczkę tego gamingu tutaj się znajduje. Tu jest do stacji EGPU kartę graficzną, a także tą jednostkę z i9. Tam jest jednostka z i9 od Intela. I w tych specjalnych dwóch modułach, licząc jeden moduł na kartę graficzną, a drugi moduł na procesor, można powiedzieć, że otrzymujemy procesor, także płytę główną, gotowy zestaw do działania. Widziałem, tam są w ogóle porty USB, Ethernet, także oczywiście wyjścia wideo. Także panowie tutaj montują to, pokazują, jak to działa. Pan coś nie może włożyć, chyba coś jednak nie działa. Tak, z ciekawości, ten NUC Intela zamontowany w wersji 9 Extreme. On mieści w sobie procesor M2, a także pamięci DDR4. To jest cała taka gotowa platforma, którą podłączamy w tej obudowie już bezpośrednio do jakiegokolwiek laptopa wyposażonego w złącze Thunderbolt 3. Także tak to wygląda na stanowisku Razera. I szczerze mówiąc, komputerowo to jest chyba jedna z najciekawszych rzeczy, którą tutaj widziałem na samych halach, tak? Bo ja nie mówię, co będzie na bufach, bo to wam pokażę już niebawem. To jest w ogóle ciekawe, bo to już jesteśmy u Gigabajta i tutaj widzimy rozwiązania, które pokazywane były na Computexie. Zobacz, chyba wyrosło coś z tych plantacji. Nie wiem, czy pamiętacie, ale to pokazywaliśmy wam z Brakiem właśnie na Computexie. Na uprzęży. Star Wars. Ej, to jest mega, słuchajcie, naprawdę. Stały takie budki, pamiętam. I w każdej budce, takiej kontenerze zamykanym, stały takie automaty właśnie do... Tam tyle pożało. Ale mega sprawa, bo są oddane tematycznie. Dobra, tak trochę się śmiejemy z tego, że tutaj nic nie ma, że te hale są puste dla nas, że nie ma nic dla fanów komputerów, ale prawda jest taka, że my o tym wiedzieliśmy, poniekąd wiedzieliśmy, ponieważ większość takich firm komputerowych wystawia się w hotelach, w specjalnych bufach, ale tam przedstawiają swoje cacuszka, swoje sprzęty, nowości, jak Be Quiet, Corsair. To oczywiście pokażemy wam w tych filmach. Wtedy będziemy rozmawiać także z przedstawicielami tych firm. Będziemy prezentować dokładne przebitki sprzętu komputerowego nowości. Także to nie jest tak, że nie wiedzieliśmy, co się pakujemy. Doskonale zdawaliśmy sobie z tego sprawę. Natomiast fajnie pochodzić sobie po halach, zobaczyć jakieś inne rzeczy niż tylko komputery, pokazać to wam, bo być może jesteście osobami, które zainteresują się o na przykład takim czymś jak dron latający w takiej specjalnie przygotowanej klatce. I proszę bardzo, macie prezentację, jak można się bawić firmowym dronem firmy Autel. Ale daje plastikiem, nie? Będzie strzelał do nas. Uważaj, Jarek. Różnik. No, takiego bym nie przejął. Taki bym się przewiózł. Ale to nie dla psa kiełbasa. Szczerze?
No gdyby szczerze. Gdyby nie to, że jestem w Stanach, to ten CES to tak dupy nie urywa. No same hale, nie? No. Nie, bo pójdziemy na te buty, to będzie ok, ale jest hale są lipa. Podróżuj z Blakiem. Bo żeby pracować, trzeba dobrze zjeść. Dlatego zaraz zaczynamy jeść takosy. Ach, moje maleństwa. Taka chwileczka przerwy. Byliśmy na jedzonku, wcześniej jeszcze oczywiście na targach, co wam pokazaliśmy, a teraz przyjechaliśmy już do hotelu Bellagio. I będziemy mieć spotkanie z Big Wyattem. Zobaczymy, jakie nowe produkty na nas przyszykowali. Podotykamy je, pokażemy dla was. A tam w tle widać wieżę Eiffle. Vegas oczywiście wszystko się kopiuje. I Wenecję, i Paryż. A to możecie zobaczyć właśnie na tym obrazku. Zamachem, We Włoszech, we Francji, w Stanach, wszędzie. A tak wygląda hotel Bellagio, też robi naprawdę ogromne wrażenie. No i zobaczymy, jak będzie w środku. Witajcie serdecznie, podobnie jak to miało miejsce w przypadku Computex. Tak, i tu jesteśmy na specjalnym bufie Big Wyatta. I pokażę wam na szybkości kilka bardzo ciekawych nowych produktów. Przede wszystkim dla mnie taką epokową zmianą jest wprowadzenie Pure Roca 2, czyli w sumie no, taniego chłodzenia w kolorze czarnym. Dla mnie ten Pure Roca 2 naprawdę wygląda no, przeuroczo i na pewno znajdzie on zastosowanie w wielu komputerach. Troszeczkę nie podoba mi się wygląd nowego Shadow Roca. Ten top niekoniecznie do mnie przemawia, aczkolwiek jest to tylko moje zdanie. Ups. No właśnie, był ładnie tutaj nabałaganił. Pod ten cooler, czy też obok tego coolera zmieszczą się nawet wysokie moduły pamięci operacyjnej i dołączony jest do niego taki oto śrubokręt. Muszę się dodać Jarka, bo nie pamiętam. Kiedy mają one zadebiutować, Jarku? Coolery? Tak. Kwiecień. No, czyli jeszcze poczekamy na nie trochę. Kolejną nowością są zasilacze firmy Big Wyatt serii Dark Power Pro 12. Dokładną specyfikację możecie zobaczyć w tym oto miejscu. Proszę bardzo. I myślę, że teraz wszystko staje się jasne. Zadebiutują one już w lutym roku 2020. Będą one dostępne w dwóch wersjach o mocy 1200 i 1500 W. Dołączone do nich będzie takie oto okablowanie, a więc podnosimy ten poziom wykonania zasilaczy. Zresztą sama obudowa jest niesamowicie ciekawa. Mamy szczotkowane aluminium, siateczkę meszową, tutaj przebija się tak naprawdę ten 135 mm wentylator. Platforma prezentuje się oto w ten sposób. To gratka dla osób, które chcą pooglądać to, jak wygląda zasilacz od środka. I wreszcie ostatnią z nowości firmy Big Wyatt jest obudowa PureBase 500DX. Oświetlana LEDami adresowalnymi. Znajdują się one na przebudowanym względem PureBase'a 500 front panelu. Widać te zmiany na pierwszy rzut oka. Dodatkowy pasek LEDowy umieszczony jest także od topu. O, proszę zobaczyć, tak to wygląda. W zestawie trzy wentylatory, natomiast sam top dostępny jest tylko w takim oto rozwiązaniu, tak by ten Airflow case'a był jak najlepszy. No, troszeczkę tych angielskich nazw leciało, ale uwierzcie, że będąc w Las Vegas ciężko o tym języku zapomnieć. A więc 500DX, troszeczkę droższa obudowa. A, no i jeszcze zapomniałbym wam powiedzieć o dostępnym porcie USB 3.1. Proszę zobaczyć, tak on wygląda. W obudowie PureBase 500, tej bazowej, nie mogliśmy z tego skorzystać, więc taka oto nowość została wprowadzona w tej lepszej, dostępnej, nieco bogatszym wariancie obudowy. Tak więc to tyle, moi kochani, jeśli chodzi o stanowisko Big Wyatt. Kilka nowości, no i czekamy oczywiście na wprowadzenie nowych produktów.